tym jest Boży palec. Druga księga Mojżeszowa. 8 rozdział, 19 werset. W tym jest Boży palec. Boży palec. Tak powiedzieli egipscy kapłani i wróżbici do Faraona, gdy Bóg zesłał plagę szarańczy, aby przekonać potężnego władcę do uwolnienia ludu izraelskiego z niewoli. Bóg jest tak potężny, że wystarczy, że poruszy palcem, by interweniować w wydarzenia na świecie. Swoim palcem chce też coś pokazać, zwrócić na coś uwagę. Czy dostrzegamy jego palec wskazujący w naszym życiu? Czy masz obecnie jakąś potrzebę? Może problem, który cię przytłacza? Wtedy pamiętaj, że Bóg jest potężny i może przyjść ci z pomocą. Stworzenie nie jest dziełem przypadku. Stworzenie jest wynikiem decyzji Bożej. Tak, na początku Pan Jezus stworzył niebo i ziemię. I właśnie stworzenie jest dziełem Jego rąk, jak potwierdza nam Psalm 84, werset 4. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie, zastępów, Królu mój i Boże mój. We wszystkim, czego doświadczamy, zadajmy sobie jednoznaczne, jednocześnie pytanie, co Bóg chce nam powiedzieć. On zna nas na wskroś, na wylot. Czasami chce nami wstrząsnąć, ostrzec nas lub poprawić, skorygować. Czasami wysyła nam wyraźne wskazówki, chorobę, nieszczęście lub wypadek. Zawsze czyni to w miłości, aby nas do siebie zbliżyć. Kiedy Bóg przemawia do ludzi poprzez epidemię, wojny, katastrofy, wypadki, szybko pojawia się pytanie, gdzie jest Bóg? Dlaczego On na to pozwala? I zupełnie pomija się fakt, że jest to palec Boży. Bóg jest cierpliwy i nie chce, by ktokolwiek zginął. Tak uczy nas Słowo Boże w 2 liście Piotra, 3 rozdziale, w wersecie 9. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 9. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby kto zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania. A więc wracając do początku, jak zareagował król Egiptu? Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich. Jakie to smutne. Bóg musiał uderzyć w ziemię egipską kolejnymi plagami, aż w końcu Faraon wypuścił lud. W końcu jednak zginął w Morzu Czerwonym. Dlatego zwracajmy uwagę na Boży palec.